No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Jeszcze parę lat temu nie spodziewałbym się, że taki starość jak Gothic otrzyma jakąkolwiek modyfikację czy dodatek. Tymczasem dziś na horyzoncie widać wiele ciekawie zapowiadanych modów, które nie dodają tylko kilku broni czy pancerzy, ale zmieniają całkowicie rozgrywkę, dając nam nowe miejsca i nową fabułę do odkrycia. Proces produkcyjny takiego moda to wyjątkowo skomplikowana sprawa, bo zespoły, które zdecydują się na stworzenie czegoś tak wielkiego, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ta decyzja prawdopodobnie zabierze im co najmniej rok życia i sporą część wolnego czasu. Nawet zebranie odpowiedniego zespołu to wyzwanie samo w sobie, ponieważ sam dobry pomysł na modyfikacje i mała grupka zapaleńców bez umiejętności to za mało, by osiągnąć sukces. Stworzenie czegoś tak dużego wymaga doświadczonych osób z zakresu grafiki 2D i 3D. Nie obędzie się też bez dźwiękowców, którzy nadadzą charaktery odwiedzanych przez bohatera miejsc. Nie można też zapomnieć o programistach, którzy dobre pomysły przeistaczają w coś, co jest w stanie zrozumieć komputer. Jakby tego było mało, potrzeba ludzi odpowiedzialnych za wymyślanie zadań, historii i ogólnej fabuły. Na końcu wypadałoby mieć też kogoś nadzorującego całą pracę, by wytaczał on kolejne cele do osiągnięcia tak, by projekt małymi kroczkami zmierzał ku wymarzonej daty premiery. Tak więc jak sami dobrze widzicie, stworzenie takiego moda to nie lekki kawałek chleba. A biorąc pod uwagę wyżej wymienione wymagania, łatwo zrozumieć, iż proces produkcyjny nie zajmuje kilku miesięcy, lecz nawet kilka lat. Dziś porozmawiamy sobie o dziejach Khorinis, modyfikacji, która narobiła szału zaraz po ogłoszeniu pracy nad nią, a zarazem modzie, który po wielu przejściach po drodze po prostu zapadł się pod ziemię. Pod jednym z moich ostatnich materiałów jeden z widzów zapytał mnie, kiedy w końcu nagram coś z dziejów Khorinis. Skonsternowany tym, że nieświadomie przegapiłem premierę, wklepałem nazwę moda w wyszukiwarkę, aby wyszukać informację, na jakiej platformie mogę go pobrać. Ku braku mojego zaskoczenia okazało się, że projekt jest tak samo martwy, jak był te półtora roku temu. Pomyślałem sobie wtedy, że w sumie czemu nie skontaktować się z twórcami, by zapytać ich o status projektu. Jeśli dalej pracują, to fajnie, a jeśli nie, to chociaż będę miał tę świadomość, że po prostu nie ma na to czekać i będę mógł podzielić się tą informacją z wami. Pełen optymizmu napisałem krótkiego maila na adres twórców modyfikacji, w którym zapytałem ich wprost, czy projekt żyje, czy może po prostu go porzucili. Na odpowiedź naiwnie czekałem tydzień, bo mój mail trafił, jak się okazało, prosto do ich folderu spamu. Po tym czasie jeden z widzów poinformował mnie, że na wykopie znajdę kogoś z ekipy dziejów. Niewiele myśląc założyłem tam konto i po kilku komplikacjach po drodze w końcu udało mi się skontaktować z, jak się okazało, głównym koordynatorem projektu. Prawdopodobnie lepiej trafić nie mogłem, także wypytałem swojego rozmówcę o status projektu oraz inne rzeczy, z którymi chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Cała rozmowa trwała kilka dni i podczas jej trwania wymieniliśmy dziesiątki wiadomości. Nie ma sensu tutaj przytaczać wam wszystkie informacje, jakie otrzymałem, lecz postaram się skupić na najistotniejszym dla was wątku. Zdecydowanie nie. Podczas naszej rozmowy zostało wyjaśnionych kilka kwestii a propos nagłego zniknięcia z mediów społecznościowych. Twórcy modyfikacji przestali dzielić się newsami a propos prac nad modyfikacją, przechodząc w nazwany przez nich tryb ciężkiej pracy w ciszy. Czy chcieli się w ten sposób skupić na projekcie, czy może przerosła ich świadomość narastającej frustracji wśród graczy oczekujących na konkretniejsze informacje? Pięknie podsumował to fan, który skomentował jeden z ostatnich wpisów na Facebooku, gdzie w dosadny sposób przedstawił sytuację od strony fanowskiej. I nie jest to jednorazowy przypadek, gdy fani pisali wprost uzasadnioną krytykę pod wpisami dziejów. Informowanie fanów, co się dzieje z projektem, to dobra rzecz, ale w momencie, gdy publikowany jest zwiastun premiery, który ma rzekomo potwierdzić finalną datę wydania modyfikacji, a później temat zostaje ucięty, to fani mogą być troszeczkę rozczarowani. Wszystko można wybaczyć, zwłaszcza że mod na tamten moment był najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem w historii Gothica od czasu wydania dodatku Noc Kruka. Premierę przekładano niejednokrotnie, a w przerwach między obietnicami pokazywano skrawki gameplayu, mapy czy elementów świata. Doprowadziło to do sytuacji, w której fani czytali o tym, że na mapie, której nigdy nie widzieli na oczy, zmieniono położenie drzewa czy innego krzewu. Finalnie sytuacja wyglądała tak, że twórcy, chcąc dzielić się nowymi elementami, otrzymywali więcej negatywnego niż pozytywnego feedbacku. Idąc za ciosem, zrozumieli sytuację, że pokazywanie nowego stroju dla obywateli miasta czy nowego budynku w dzielnicy handlowej nie ma sensu, bo ludzie czekają na konkretną informację, kiedy odwiedzą te miejsca, bo czekają już dobrych kilka lat. Twórcy więc postanowili odciąć się od mediów społecznościowych i nie informować fanów o przebiegu prac, bo każdy kolejny wpis to tylko ciągle narastająca frustracja o to, że pokazywane są ciekawostki, a nie to, na co wszyscy czekają, czyli finalna data premiery. Kolejna sprawa jest taka, że według mojego rozmówcy nad modem pracuje aktualnie 25 osób, plus kolejne 25, które pomagają z drobnymi rzeczami przy modzie, odciążając w ten sposób główny dział. I tutaj może wam się nasunąć pytanie, skoro przy modzie teoretycznie pracuje 50 osób, a ostatnia zapowiedziana wzmianka o ogłoszeniu daty premiery jest 17 lutego 2020 roku, to jak wielkie zmiany musiały zajść w projekcie, skoro już wtedy modyfikacja była rzekomo gotowa do wydania? Wynika to z prostego faktu, którego mało kto jest świadom, mianowicie osoba kierująca projektem jest problematyczna, jeśli chodzi o współpracę. Według relacji byłych członków ekipy sytuacja niejednokrotnie wyglądała tak, że bardzo wiele elementów było ukończonych i gotowych do zaimplementowania. Jednak wtedy główny pomysłodawca projektu kazał je całkowicie usunąć, bo kłóciły się z jego wizją gry. Efektem takich działań były kasacje etapów, nad którymi twórcy siedzieli nawet i kilka tygodni. Po rozłamie ekipy na stary i nowy obóz, projekt Dziejów dalej prowadzony był przez osobę, która zamiast przyłożyć się do pracy, to po prostu wolała bawić się w mediach społecznościowych i cieszyć się fejmem. Ale o samym rozłamie prawdopodobnie porozmawiamy sobie na łamach innego materiału. Mam ogromną ilość screenów, informacji czy rozmów do przetworzenia, także jeśli uda mi się to wszystko w miarę ułożyć, to być może wyjdzie mi z tego jakiś ciekawy dla was materiał. Jeśli już mowa o dziejach, to nie można w tym miejscu nie wspomnieć o premierze Kronik Myrtany, która według mojego rozmówcy nie wpłynęła w żaden sposób na ich projekt, ale z mojego punktu widzenia zmieniła bardzo wiele. To co musicie wiedzieć, to zarówno dzieje, jak i kroniki bazują na tej samej mapie. Tak jak wiele elementów było robione dla dziejów, przez co ekipa Kronik dostała zakaz używania ich w swojej modyfikacji, tak mapa pozostała ta sama w obu produkcjach. W momencie premiery Kronik Myrtany praktycznie cała społeczność gotykowa była oczarowana zaprezentowanym światem przez mały fanowski zespół. Problem jest natomiast taki, że w późniejszym czasie fani zaczęli dostrzegać miejscówki z Kronik Myrtany w filmach prezentacyjnych dziejów. Ekipa Dziejów Khorinis została niejako postawiona przed faktem dokonanym. Mapa, którą posiada ich mod, została zaprezentowana światu, więc gdyby w tym momencie i oni wydali swój projekt, to byłby to śmiech na sali, bo mielibyśmy dwa różne mody z niemalże identycznie wyglądającą mapą. I tutaj twórcy musieli iść za ciosem i zmodyfikować mapę do takiego stopnia, by nie przypominało ona tego, co zaprezentowano w kronikach, co samo w sobie dołożyło im pracy na kolejne kilka miesięcy. Być może to prześmiewcze przestawianie krzaków przez 2 miesiące, a następnie ich usuwanie miało na celu nic innego jak całkowitą przebudowę świata gry w taki sposób, by nie można było dostrzec podobieństw. Dodajmy do tego fakt, iż twórcy dziejów niejako aspirują do miana czegoś lepszego niż kroniki. To też chcą doprowadzić każdy z elementów do perfekcji, poświęcając im wystarczająco dużo czasu. Nie ma co się dziwić, bo bardzo wiele osób uważa kroniki za mod wybitny i teraz każda kolejna wydana modyfikacja będzie chcąc nie chcąc do kronik porównywana. Gdyby Dzieje Khorinis zostało wydane i byłoby po prostu średnie, to prawdopodobnie modyfikacja stałaby się pośmiewiskiem, że mimo tylu lat pracy nad projektem wypuszczono tak kiepskiej jakości produkt. W tym miejscu też warto mieć na uwadze fakt, iż dzieje będą miały profesjonalny dubbing, a głosu użyczyły legendy polskiej sceny dubbingowej, które podkładały głos w oryginalnej sadze Gothica. Mając na uwadze to wszystko, co powiedziałem, można sobie uświadomić, jak wielkie brzemię spadło na ekipę dziejów, bo oczekiwania fanów są absurdalnie wysokie. W dodatku, po premierze konkurencyjnego moda oczekiwania zostały jeszcze bardziej podsycone, bo skoro oni z amatorskim dubbingiem i krótkim czasem produkcji wydali coś tak niezwykłego, to ekipa dziejów, mając tak potężny atut, jakim są profesjonalne kwestie dialogowe legend Gothica i wyjątkowo długi czas produkcji, musi wydać produkt, który przebije konkurencję. I myślę, że to właśnie z tego powodu Dzieje Khorinis tak długo znajdują się w fazie produkcyjnej. Ekipa robi co może, by w wolnym czasie dać siebie jak najwięcej i najlepiej rozwinąć projekt, na który czeka od wielu lat bardzo wiele osób. Czy im się to uda? Tego nie wiem. Jedyne co mogę życzyć chłopakom to powodzenia i wytrwałości w dążeniu do celów. A dlaczego w liczbie mnogiej? Ano bo pewnie wielu z was całkowicie zapomniało, że dzieje to tak naprawdę dwie gry, fabularnie ze sobą połączone. Bowiem ekipa dziejów po premierze zamierza kontynuować zamierzony projekt i wydać obiecaną kontynuację pod tytułem Dzieje Khorinis 2, w której akcja będzie mieć miejsce na wyspie Khorinis. Ale nie ma co obiecywać dzikich seksów na tylnej kanapie, jak się nie ma samochodu i prawa jazdy. Także wspomniałem o tym tylko w ramach przypomnienia i ciekawostki. Także kończymy już materiał. Wiadomo jest jedno, prace nadal trwają, a biorąc pod uwagę abstynencję od mediów społecznościowych, to ekipa w pełni poświęciła się pracy nad produkcją. Warto w tym miejscu też niektórym przypomnieć, iż projekt ten to fanowska zabawa, a nie pełnoprawna praca. Ekipa poza siedzeniem nad modem ma swoje rodziny czy pracę, także czas, który są w stanie przeznaczyć na hobby, jest ograniczony. Na zakończenie wspomnę tylko o zabawnej sytuacji, bowiem mój rozmówca ma kiepskie podejście do strony fanowskiej. Bo na moje zwyczajne pytania o udostępnienie jakiegoś screena z Blendera czy repozytorium mnie po prostu wyśmiał, sugerując, że biorę go pod włos i chcę sobie tym materiałem wybić kanał. Osobiście mam tylko nadzieję, że to po prostu opinia jednostki, a nie całego teamu, bo skoro chęć podzielania się ze społecznością materiałem, który ma za zadanie niejako rozbudzić ich nadzieję i dać znać, że projekt, który lata temu był na ustach wszystkich, nadal jest rozwijany, spotyka się z wyśmianiem, to trochę źle to wygląda. Ja już nawet nie mówię o tym, że pozostałe ekipy czy studia, i nie mówię tutaj tylko o scenie gotykowej, chętnie dzielą się takimi kontrolowanymi przeciekami z twórcami kontentu, bo bazując na takich zakulisowych materiałach można wpleść nieco interesującej treści a propos ich projektów. Koniec końców rozmówca chyba zrozumiał jaką głupotę walną i przesłał mi kilka screenów, które jak zawsze zostają tylko dla mnie. Czy projekt wyjdzie w tym roku, albo czy w ogóle wyjdzie? Tego nie wiem. Ale osobiście liczę tylko na to, że po premierze będę w stanie powiedzieć, że po prostu warto było czekać.